Witamy ponownie na kanale. W dzisiejszym filmie chcemy podzielić się doświadczeniem bliskiej śmierci, które przysłała nam droga siostra. W swojej wizji poznała Michaela Jacksona, który ujawnił jej powód skazania na piekło i wyjątkową mękę, z którą się teraz boryka. Zacznijmy. W środku mojej najciemniejszej chwili znalazłem się na skraju poddania się. Ciągła walka z własnym ciałem wyczerpała mnie, a nadzieja na znalezienie ulgi wydawała się odległa i nieosiągalna. Kiedy zrobiłem ostatni krok w kierunku tego, co uważałem za pokój, zaczęła się głęboka zmiana. Ból fizyczny, który dręczył mnie tak długo, zaczął zanikać, zastępując go głębokie i przytłaczające wyczerpanie. Moja wizja zaczęła się mętnieć, a krawędzie otaczającego mnie świata zmiękły, pogrążając się w ciemności. Leżę na ławce, patrząc w niebo, czując dziwne uczucie ulgi. Koniec był bliski, przynosząc obietnicę wyzwolenia od wszelkich udręk. Moje myśli wędrowały do moich rodziców, życząc im szczęścia i pokoju. Chciałem, żeby pamiętali mnie nie jako ciężar, ale jako kogoś, kto głęboko ich kochał i wreszcie znalazł wolność. Świat wokół mnie zniknął i ostatnim tchem zamknąłem oczy, witając ciemność, która zaprowadziłaby mnie w miejsce poza bólem. Gdy ogarnęła mnie ciemność, nagle poczułem lekkość, jakby z mojej klatki piersiowej usunięto wielki ciężar. Ból, który dominował w moim ciele od tak dawna, zaczął się rozpraszać. Z czasem uczucie bólu i udręki zaczęło się rozpływać, jakbym został uwolniony z kajdan świata fizycznego. Kiedy otworzyłem oczy, spodziewałem się, że znajdę tylko pustkę, ale ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem siebie unoszącego się nad ławką w parku, gdzie było moje obojętne ciało. Świat wokół mnie wydawał się inny, rodzaj upiornego odbicia rzeczywistości. Kolory były wyblakłe, a wszystko miało eteryczną i subtelną jasność. Czułem, że wędrowałem bez celu przez coś, co wydawało się wiecznością, dopóki nie znalazłem się na szerokiej drodze. To miejsce było opuszczone, rozciągało się nieskończenie we wszystkich kierunkach, pod ciemnym i dziwnym światłem. Wokół mnie inne dusze podążały tą samą ścieżką, każda poruszała się nieustannie. Liczby te wydawały się ludzkie, ale były blade i prawie przezroczyste, jak świecące cienie. Pomimo dużej liczby dusz wokół mnie, moją uwagę przykuły ich twarze. Każda osoba wydawała się poruszona niewidzialną siłą, poruszającą się do przodu z cichą determinacją. Nie było wahania ani patrzenia wstecz. Ich wyraz twarzy był poważny, prawie zrezygnowany, jakby dokładnie wiedzieli, dokąd zmierzają. Na początku poruszaliśmy się powoli i celowo, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że pokonujemy duże odległości z nienormalną prędkością, jakbyśmy byli na bieżni. Pilność rosła z każdą chwilą. Droga zaczęła się zawężać, a środowisko stało się cięższe, bardziej uciążliwe. Powietrze wydawało się gęste i duszące, a ścieżka wiła się, prowadząc nas w ciemną otchłań, w której nasilało się uczucie zatracenia. Z każdym krokiem uczucie ucisku nasilało się, ale nie było odwrotu. Wszyscy byliśmy razem w tej podróży, kierując się w nieznaną ciemność, która się przed nami otworzyła. Na początku dźwięki były tylko odległymi szemraniami, ale wraz z postępem stały się głośniejsze i wyraźniejsze. Wokół nas rozbrzmiewały okrzyki udręki, desperackie lamenty i okrzyki tortur. To było dezorientujące, ponieważ dźwięki wydawały się pochodzić ze wszystkich stron jednocześnie, bez wyraźnego pochodzenia. Każdy krok przybliżał nas do źródła tego bólu i czułem cierpienie w echo głosów. To była głęboka i nieustanna udręka, która wstrząsnęła moją duszą. W mojej głowie zaczęła się formować przerażająca realizacja. Ta droga zdawała się prowadzić do miejsca skrajnego cierpienia. Ta myśl napełniła mnie strachem, ale nie mogłem przestać się ruszać. Ścieżka została wytyczona, a siła, która nas popchnęła, była nie do odparcia. Przeszliśmy przez ogromną bramę wykonaną z ciemnego i skręconego metalu, ozdobioną niepokojącymi węglami. Po przekroczeniu tego progu ujawniono prawdziwą naturę naszego przeznaczenia. To było miejsce wielkich udręk i rozpaczy. Sceneria była przerażająca. Rozpalone krajobrazy i wiele dusz w oczywistym cierpieniu, których krzyki wypełniły ciężkie powietrze, gdy między nimi poruszały się mroczne postacie, nasilając ich cierpienie. Gdziekolwiek spojrzałem, był niekończący się cykl bólu bez śladu ucieczki. Uświadomienie sobie mocno mnie uderzyło. Byłem w miejscu głębokiego cierpienia bez widocznego wyjścia. Gdy zagłębiłem się w to miejsce, ogarnęło mnie rosnące poczucie strachu i rozpaczy. Ścieżka mnie tam zabrała i wiedziałem, że wkrótce spotka mnie podobny los. Środowisko było ciemne i surowe, oświetlone tylko migoczącymi płomieniami.
Widziałem wiele dusz w różnych stanach udręki, znosząc ekstremalne warunki i nieustanne męki. Liczby wokół zdawały się zachwycać cierpieniem tych dusz, zawsze znajdując nowe sposoby na zintensyfikowanie bólu. Od tygodni przechowuję leki przeciwbólowe, ukrywając pigułki w małym przedziale w moim pokoju. Myślałem, że ich użycie będzie sposobem na ucieczkę od nieznośnej rzeczywistości, z którą zmagałem się każdego dnia. Siedząc na znanej ławce, wlałem pigułki do ręki. Wydawali się nieszkodliwi, ale wiedziałem, że mogą zakończyć moje cierpienie. Wahałem się przez chwilę, ale pomysł kontynuowania życia pełnego bólu i izolacji doprowadził mnie do ich przyjęcia. Gdy lek zaczął działać, drętwienie rozprzestrzeniało się w moim ciele. Ból, który mnie dotknął, zastąpił głębokie wyczerpanie. Moja wizja stała się zachmurzona i ciemność zaczęła mnie otaczać. Leżąc na ławce, patrząc w niebo, czując dziwną ulgę. Koniec był bliski, a wraz z nim obietnica ucieczki przed męką. Myślałem o moich rodzicach, życząc im szczęścia i pokoju, mając nadzieję, że zapamiętają mnie z miłością, a nie z ciężarem. Odchodząc, poczułem nagłą lekkość, jakby zabrano mi wielką wagę. Ciężar, który mnie uciskał, wydawał się ulgą, a ból, który mnie zdominował, zaczął się rozpływać. Kiedy otworzyłem oczy, spodziewałem się, że znajdę tylko ciemność, ale zobaczyłem siebie unoszącego się nad moim martwym ciałem. Świat wyglądał inaczej, z wyblakłymi kolorami i subtelnym blaskiem. Czułem się odłączony od bólu i cierpienia, których doświadczyłem. Zauważyłem, że mogę się poruszać bez wysiłku, jakbym pływał w powietrzu. Bez określonego kursu wędrowałem, dopóki nie znalazłem się na szerokiej i opuszczonej drodze. Inne dusze również podążały tą ścieżką, wyglądając na ludzi, ale bladych i lśniących. Wydawało się, że kieruje nimi niewidzialna siła, poruszająca się naprzód z wyraźnym celem. Na ich schodach nie było wahania, a ich wyraz twarzy był uroczysty, jakby dokładnie wiedzieli, dokąd zmierzają. Droga zaczęła się zwężać, a atmosfera stała się cięższa i bardziej uciążliwa. Odgłosy lamentów i krzyków stały się głośniejsze, tworząc poczucie zbliżającego się losu. Poruszaliśmy się coraz szybciej, ale nie mogłem zwolnić ani zatrzymać. Cienie powstały z obu stron, a odległy i złowrogi dźwięk udręki stał się bardziej intensywny. Przeszliśmy przez ogromną skręconą bramę ozdobioną udręczonymi twarzami. Gdy przechodziliśmy, horror piekła ujawnił się w całej jego intensywności. Rzeki lawy przecinały krajobraz, a dusze wiły się z bólu. Postacie demoniczne poruszały się między nimi, jeszcze bardziej nasilając mękę. W środku tego cierpiącego scenariusza Michael Jackson został oddzielony od innych, otoczony aurą bólu. Kiedy się zbliżyłem, odwrócił się z wyrzutami sumienia. Wyznał, że sprzedał swoją duszę diabłu w zamian za sławę i sukces, a teraz w piekle płacił cenę za ten wybór. Michael Jackson utknął w cyklu cierpienia nawiedzonym przez wybory, których dokonał. Był przykuty łańcuchem i poddany intensywnemu bólowi pod świecącym światłem ognia. Sprowokowały go postacie demoniczne i był zmuszony stawić czoła lustrze, które odzwierciedlało żal jego życia. Rzeczywistość uderzyła mnie mocno. Byłem w piekle i nie było ucieczki. Głęboka rozpacz ogarnęła mnie, gdy zdałem sobie sprawę, że nie było odkupienia ani przebaczenia. Z całej siły pragnąłem mieć drugą szansę na cofnięcie moich wyborów, ale piekło oferowało jedynie niekończące się cierpienie i żal. Nagle poczułem siłę, która mnie podciąga, podobną do tej, która zabrała mnie do piekła. Odzyskałem przytomność w sali szpitalnej, gdzie personel medyczny uznał mój powrót do zdrowia za cud. Przeżyłem, chociaż moje serce zatrzymało się na 2 dni. Kiedy opuściłem szpital, świat wydawał się zmieniać. Niebo było żywe, a słońce świeciło ciepło. Czułem głęboki spokój i obecność wyższej siły miłości. Teraz moją misją jest dzielenie się tym, że istnieje siła miłości, która troszczy się o każdego z nas. Bardzo ważne jest szukanie pomocy i niecierpienie w ciszy. Nie ma wstydu w szukaniu wsparcia i zawsze będzie ktoś chętny do słuchania. Dla tych, którzy czują się beznadziejni, zachęcam Was do zmiany perspektywy i przyjęcia przekonania, że jesteście cenni i kochani. Życie jest podróżą uczenia się i wzrostu, a każda dusza ma swoją wartość. Nigdy nie jesteś sam.